Łopanie! O, o, o! Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witajcie w kolejnym odcinku Araya, czyli tajlandzki horror z tajlandzką Anką. A mam dla was też bardzo ciekawą wiadomość. Po Arai będzie kolejny horror, bo już sobie wyszukałem, ale na razie nic wam więcej nie powiem. Dobra, słuchajcie, ruszamy dalej. Tutaj już byliśmy. Wózek widłowy. Ach, to był inwalidzki. Dobra. Hello. Czemu nie mogę teraz tutaj biec? Holy shit. Słuchajcie. O! Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Miło by było też zobaczyć komentarze. Najlepsze komentarze, słuchajcie, przeczytam pod kolejnym odcinkiem. Wybiorę dwa. Cie. O nie, będę teraz już uciekać. Go. Shit and dear. Bang. Dobra. Tutaj, tutaj mi dopadła. A ty suczo jedna. Kurwa. Oh shit. Spadaj, nie gwałć mnie. No. Araya. To było na tyle. Nie, no myślę, że nie. Chapter 1. Marisa. To pewnie może jakieś imię tajlandzkie. Tajlandzkiej kobity. There were so many stories of ghosts inhabiting this hospital. Because of those stories, the hospital was forced to close down temporarily. Okay, czyli przez historię o duchach, dużo historii o duchach, szpital został zamknięty. They said they saw mysterious shadows and even heard horrifying screams. Some even said that the local junkies gathered in that place. But that's just what I've heard. The last time I saw Aria was here, years ago. That day she mysteriously disappeared. But then the other day I received a message from Aria saying she was at the hospital. That's the reason I'm here tonight. Oh, yeah. Aha, tak, bo Araya jest podzielona na jakby trzy takie, trzy jakby postacie. Okej, okay, czyli szpital jest opuszczony przez to, że jest nawiedzony. Ludzie widywali tutaj duchy i słyszeli cienie, duchy i słyszeli tutaj dziwne dźwięki. Szkoda, nie możemy sobie... Ale mamy widoki. Czekajcie, chodźcie pod lampę. No. Dobra, to powinno być tak. Łopanie! O! Tre! Ale kurde, dobre, nie? Tak byś miętolił. D-
Dobra, napałny hospital tymczasowo zamknięty. Podczas remontu? Reconstruction? Fajny mają numer. Szatański. This place has changed a lot. Okej, czas za cycki. Tara! Kusiek, Kusiek, pokaż cycki, nabiera nowego oznaczenia. Find a way, dobra. Przestaję sobie. Zobaczmy, mogę tu wejść jakoś? Ciekawe, czy tutaj. LOL? Ty, yo! On żyje? Aha, nie mamy tam jak wejść. Szlak by to. Hej, mister! Halo! Hello! Look at my boobs! Boobs! Chyba nic tego. On pewnie już mnie widział wcześniej i teraz tak oparł tą głowę na stoliku i myśli sobie: o kierde, ale ona ma cycoszki. Dobra, cycoszki. Chodźmy, zobaczmy. Podejrzewam, że wejście będzie gdzieś tam, ponieważ tutaj mamy taką dziwną kładkę, więc zazwyczaj te dziwne kładki są no. A mogę sobie zrobić ten zdjęcie? Kurde. Dobra, mam nadzieję, że sobie później sobie zrobię miniaturkę z cycoszkami. Obiecuję wam, będą cycoszki jak nic. Ale powiem wam, że na razie w grze to są chyba najlepsze cyce, jakie były widoczne. Kurde, no nie no, dupeczka Lary Croft jeszcze pasuje. Kurde, myślałem, że tam... Ooo... Telefonem sobie będzie przyświecać. Wiesz co, myślałem, że to są jelonki. A to są małe zeberki. What the fuck, co to... O! Dzień dobry. Dzień dobry. O! Toż to mi się rzuciło na moje cycki. O co tu chodzi? Po co tych zebr tutaj tyle? Nie widać. Dobra, już wam wystarczy. Holy crap. Czekajcie, robaki nie zwiastowały niczego dobrego. Ja mogę tu wejść? Ten? Nie, nie mogę się wspiąć. Kurde, szkoda, że nie mam Oculus Rifta, naprawdę by się tutaj grało zaczepiście. Ciekawe, gdzie to będzie wejście. Okej. Tam coś leży, czy coś? Nie. Myślałem, że tam coś leży. Ale wiecie co? Patrzcie. O, tam stoi. Ba! Oh my god! Jak tam? Mam nadzieję, żeście się nie posrali ze strachu. Ej, dziewczyno! Masz takie fajne cycki jak ja? Is that you?
Aria, wait. No pewnie żona, dawaj ją. Ty jedna, Franco. Ale ona ma spódniczkę. To może tam dwie kobiety w ciemności. Lelum polelum. Kurde, ale ta tajka w telewizji też była dobra. Sami przyznaliście mi rację. Ej, yo! Weź, poczekaj, no. Power is need. A power... node... Dobra, okej. Okay. O, telefony. Kurde, dawniej w Polsce takie były, nie? A teraz te budki telefonów się już wycofują, kurczę, nie ma. That's right. You've been acting very strange during high school, especially in our last couple of years. To jest jakaś jej koleżanka? Problems with your mood swings. Też potrzebowałem powera, żeby... I was your only friend at the time. A wiecie co, czego tutaj nie mam? Przydadzą mi się zapisy, bo czasami nie rozumiem, co ona mówi, ale z zapisu może sobie więcej ogarnę, wiecie, nie? Moim łamanym angielskim. Kierwa, jak tu ciemno. Też zamknięte. Napiszcie w komentarzu, czyli wy, jeżeli byście mieli taką okazję iść do takiego opuszczonego szpitala, nawiedzonego, poszlibyście? O. Master key. Dobra, master key. Czyli główny klucz. Find the fuses to restore the power. Okej, okay. Czyli to musi być dobry ten. Nie wiem, czym są fuses tak naprawdę, ale wygląda, bym powiedział, że tu jakieś bezpieczniki, więc uznajmy, że fuses to są uznajmy, że tutaj potrzebujemy bezpieczniki. Być może to są fuses bezpieczniki. Przynajmniej tak mi to wygląda, słuchajcie. Czyli potrzebujemy dwa bezpieczniki. Tu jakaś tablica z bezpiecznikami też. Bo ta kobieta tutaj, co my jesteśmy tą bohaterką, nie? To ona opowiada o tym, że Araya jest to jakby jej koleżanką ze studiów, czy z czegoś? Z jakiejś szkoły. O ile dobrze zrozumiałem, więc... Czy Araya, czyli coś się jej musiało stać. Być może to jest być może ona jest tą jedną z tych 5 zamordowanych osób, jeżeli to by miało jakieś ten... Okej, tekst tego dokumentu jest ciężki do przeczytania. Mówi coś o czasowym zamknięciu szpitala. No dobra, ale niewiele się dowiadujemy z niego. Ostatnio ktoś powiedział, że chujszku, twój angielski się poprawił. No powiem wam, że tyle co w grach, nie? Więc co nieco, no może. Nie wiem, jakoś specjalnie nie uczysz angielskiego, więc polegam na tym, co tylko w grach się tylko ogarnie. O. Czyli tak. No nie, to dokładnie, to jest bezpiecznik. Dobra, to mamy jeden. A drugi jest tam na samym początku, pamiętacie? W tych drzwiach, tylko że... Jak my tam... Tu jest bezpiecznik. What the fuck? To wcześniej to było otwarte, czy zamknięte? Dobra, to idziemy. Idziemy załączyć ten bezpiecznik. Te dwa bezpieczniki.
I zobaczymy, czy to wszystko zadziała, czy... Znaczy, na światło jakoś specjalnie nie liczę, ale liczyłbym na otwarcie drzwi. Okej. Okay. Yeah! Nawet światło jest. Tylko pytanie, czy wszędzie, czy tylko w... No, za dużo tego światła nie ma, ale zawsze coś. Dobra, tam na pewno się drzwi otworzą. To będziemy mogli wejść. O, dokładnie. Dobra, czyli jakaś tam, jakiś raport z czegoś. Że wszystko wyglądało normalnie. Coś, że coś trzymało, coś i tak dalej. No dobra. Nie wiadomo co. Były jakieś tam wydarzenia, że... Że powinno być normalnie, ale tak normalnie nie było. Araya? Araya! Halo! Ty co jest? What the fuck? Nie mogę się ruszyć? Hej, jesteś... Czy to nie jest przypadkiem ta poczekalnia, przed którą żeśmy uciekali? Jakoś tak... W miarę podobnie. Dobra, zobaczymy. Dobra, słuchajcie, gra się zapisała. Ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę. Oczywiście, jak wam się odcinek podobał, to zostawcie łapę w górę, komentarz w dole. Subskrybujcie kanał, co być na bieżąco. Oczywiście nie przegapić kolejnych odcinków Araya. Jeżeli będziecie oczywiście chcieli dłuższe odcinki niż tak do 20 minut, to musicie łapkować. Łapkujcie, to wtedy będą na pewno odcinki dłuższe. No i cóż, dzięki za uwagę. Oczywiście dwa najlepsze komentarze wybiorę i przeczytam na następnym odcinku. No i do zobaczenia następnym razem oczywiście. Na następnym odcinku, znaczy na tym odcinku jeszcze jedno spojrzenie na cycoszki. Dobra, trzymajcie się, na razie, pa pa.